Pierwszym błędem, o którym sobie dzisiaj opowiemy, będzie to wszystko w takich warunkach wyizolowanych, żeby łatwiej było zobaczyć, o co nam chodzi. Będzie to sposób, w jaki kopią nasze stopy, ponieważ proszę zaobserwować, że cała reszta, ewentualnie tutaj mogły być troszkę bliżej kolana siebie, natomiast chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak zachowują się nasze stopy w momencie kopnięcia w tym danym przypadku. Jest to typowa sytuacja w momencie, kiedy zaczynaliśmy naukę od kraula, zaczynaliśmy naukę od grzbietu, mamy opanowane dwa te style, czasem nawet niektórzy pomijają żabkę, przychodzą od razu do delfina. Cały czas mamy tam do czynienia z sytuacją, kiedy palce u stopy są po prostu obciągnięte do dołu. Później tłumacząc, że w żabce w momencie, kiedy wykonujemy tą ostatnią fazę podwodną, dobrze by było, żeby stopy były postawione ku górze, czasem pojawia nam się problem. No i to jest właśnie sytuacja taka problemowa, kiedy kopiąc w ten sposób, płynąc w żabce, no niestety nie będziemy się przesuwać zbytnio do przodu. Będziemy raczej tylko i wyłącznie tą wodę naciskać w tym pierwszym etapie, czyli prawdopodobnie będziemy iść ku górze. To jest właśnie ten moment. A w tym etapie, który najbardziej powinien nas przesuwać, po prostu przecinamy wodę, ponieważ pozycja naszych palców jest obciągnięta ku dołowi, jeszcze one się schodzą do boku, więc tak jakbyśmy wzięli sobie jakieś, nie wiem, dwa noże, schowali pod wodę i próbowali robić w ten sposób, bezproblemowo. Natomiast jakbyśmy te noże tą większą powierzchnią, większym skrzydełkiem skierowali ku tej stronie, to przesuwając je do środka, po prostu będziemy czuć większy opór. To jest widok od góry sposobu płynięcia z obciągniętymi paluszkami w dół, bez stawiania stopy do góry. Mało efektywne, bardzo wolno się przesuwam tutaj po wodzie. Jedyne prawdopodobnie, co mnie odpycha, to jest ta część wewnętrzna uda i łydki. Stopy, tak jak już sobie wspomnieliśmy wcześniej, po prostu tą wodę przecinają. Jeśli ktoś ma problem z załapaniem, śmiało można również taką osobę wyjąć i sprawić, żeby pracowała sobie samą stopą, raz obciągając palce maksymalnie ku dołowi, czyli to, co prawdopodobnie do tej pory świetnie zna, i raz zadzierając palce mocno do góry, co nam da takie poczucie, kiedy kończy się to, co do tej pory mieliśmy i umiemy, a kiedy zaczyna się coś nowego, czyli postawienie paluszków ku górze. Warto to zrobić, bardzo proste ćwiczenie, ale czasem naprawdę pomaga. Kolejnym rodzajem płynięcia, w jaki nie chcemy płynąć, jest to rodzaj płynięcia, kiedy jedna i druga stopa nie kopią nam na tej samej płaszczyźnie. Dotąd często zdarza się, że nawet nogi nam dochodzą równo. Nic nie wskazuje na tą asymetrię płaszczyzny. Natomiast w momencie kopnięcia jedna noga bardziej ma się ku górze, jedna ma się bardziej ku dołowi, bądź też ku tej pozycji, w której normalnie dwie się miały spotkać. I dochodzi nam do takiej sytuacji, że robią nam się takie nożyce poziome, pomimo tego, że my ich wcale nie chcemy. Chcemy, żeby te stopy i w ogóle nasze nogi pracowały na jednej płaszczyźnie. Więc na to też zwracajmy uwagę. To jest też bardzo częsty błąd, że koniec ruchu wygląda w ten sposób, a nie na tej samej płaszczyźnie. Kolejna sprawa, z jaką mamy do czynienia podczas płynięcia nogami do żabki, jest sytuacja, w której troszkę biodro ucieka nam. Proszę zobaczyć, do czego nam to doprowadza. I to jest często połączone z tym poprzednim błędem, czyli po prostu, że nie trafiamy ze stopami w tą samą płaszczyznę. Natomiast często też wynika z tego, że ktoś doznał jakiegoś urazu, coś go boli bardziej z jednej strony, bądź też po prostu takie przyzwyczajenie, zaniedbanie tych początkowych kroków nauki pływania, dochodzi do sytuacji, gdzie w sposób symetryczny robi nam się, znaczy gdzie sposób płynięcia symetryczny, jaki powinna być żabka, robi nam się bardzo niesymetryczny. Więc też zwróćmy na to uwagę, czy my albo nasi podopieczni kopiemy równo, czy też uciekamy w którymś z kolców biodrowych bardziej ku dołowi. Kolejną sprawą, jeśli chodzi tutaj o kopnięcie naszymi nogami, jaką możemy zaobserwować z tej sekcji źle, jest wykonywanie kopnięcia nogami nie do końca. Nie do końca, ponieważ stopy po wykonaniu już tej ostatniej fazy po prostu nam się nie łączą. Zostają w pewnej odległości od siebie i tam zaczynają nam kolejny ruch. Nie wdając się w szczegóły, jeśli chodzi o takie płynięcie sportowe, takiego
technicznego punktu widzenia nauki pływania, według mnie dużo lepiej jest nauczyć osobę, żeby te stopy nam się łączyły do końca, dzięki czemu wykorzystamy całą tą powierzchnię, całą tą przestrzeń, która jest nam dana pod wodą do tego, żeby jak najbardziej nasze kopnięcie było efektywne. I później jest dużo łatwiej też przejść do pierwszej fazy, czyli ugięcia stawów kolanowych i dociągnięcia nam pięt pod pośladki, ponieważ z tej pozycji zawsze już w tej pozycji będziemy bardzo szeroko, a zależy nam na tym, żeby być raczej węziej. Dlatego też proszę zwracać na to uwagę, żebyśmy od początku do końca mieli kontrolę nad tym, jak zachowują się te nasze stopy. Najczęściej błąd ten wynika nie z tego, że ktoś no po prostu nie wie, jak to zrobić, tylko z tego, że po wykonaniu dojść już do tej fazy, kiedy mamy już tą ostatnią fazę, po prostu przestajemy o tym myśleć, po prostu chcemy te nogi przetransportować tam, gdzie mają być, nie myśląc o tym zbytnio. A takie niemyślenie i zostawienie ich po prostu tak sobie często sprawia, że dochodzi nam właśnie do takiej sytuacji, tak robić nie chcemy.